To jest zaangażowanie polityczne, to jest nadużycie w moim przekonaniu ze strony tego pana. Nie po raz pierwszy zresztą dokonane. Ja przypomnę, że ten pan bardzo też mocno krytykował ustawę dezubekizacyjną. Przypomnę także, że policja stoi na straży bezpieczeństwa i porządku publicznego. Jakoś w tym oświadczeniu nie słychać o agresji ze strony środowisk lewicowych czy też lewackich. A przecież każdego dziesiątego w Warszawie możemy zobaczyć, jak bojówka totalnej opozycji próbuje odebrać prawa tym, którzy uczestniczą w zgromadzeniu, bo oni chcą zablokować. Oni nie mówią, że nie mają prawa do manifestowania, bo mają prawo do manifestowania. Oni chcą odebrać innym prawo do zgromadzenia. Od kiedy jestem ministrem, marsze niepodległości odbywają się bez zakłóceń. A wcześniej, jak mogliśmy usłyszeć na taśmach prawdy. Jeden z moich poprzedników miał podobno wydać polecenie, żeby podpalić budkę strażniczą przy ambasadzie rosyjskiej. A więc nie ma tego rodzaju sytuacji, nie ma tego rodzaju zdarzeń. No a pan próbuje, ten pan, który jest autorem tego oświadczenia, moim zdaniem próbuje także stworzyć atmosferę, próbuje wpisać się w działalność totalnej opozycji, która mówiła, że poprzez ulice i poprzez zagranicę będzie zmieniała wynik wyborów.